Nazywam się Marek Jastrzębski, reprezentuję organizatora, czyli Grupę Rekonstrukcji Historycznej Ostpreußen. Chciałbym, żeby pan opowiedział o tym dzisiejszym wydarzeniu w Prabutach. Co się dzieje i w sumie skąd zrodził się pomysł, żeby właśnie tutaj w tym miejscu zorganizować inscenizację Powstania Warszawskiego? Jesteśmy grupą, która odtwarza sytuację z II wojny światowej i jeden z naszych członków, Kamil Kaczorowski i Dominika, są mieszkańcami miejscowości Stążki. I zdecydowali, że trzeba pokazać ludziom, którzy mieszkają w Prabutach i okolicach, mały wyrywek Powstania Warszawskiego, którego mam okrągłą rocznicę 80. Serdecznie, panie burmistrzu, dzisiaj w Prabutach wyjątkowa inscenizacja, na którą przybyło dużo młodych ludzi. Jest to chyba powód do dumy, że wielu mieszkańców Prabut to niedzielne popołudnie postanowiło spędzić właśnie tutaj. Tak, oczywiście. Jest to powód do dumy. Myślę, że to jest inicjatywa i kierunek, który powinniśmy wychodzić, bo pamięć o tym, co się działo w stolicy w trakcie Powstania Warszawskiego, powinna być kultowana i przekazywana młodszemu pokoleniu. Tym bardziej, że młodsze pokolenie w postaci młodych ludzi oraz harcerzy walczyło i oddało krew i życie za naszą ojczyznę, za naszą stolicę. Tak, jestem bardzo dumny z tego, że w naszym mieście, w Prabutach, mamy możliwość przeprowadzenia takiej inscenizacji upamiętniającej wydarzenia z 1 sierpnia 1944 roku. I tak jak wcześniej, rok temu, zapoczątkowaliśmy to wspólnie właśnie z Krzysztofem Iziałkiem, obecnie burmistrzem miasta i gminy Prabuty, oraz właśnie Kamilem Kaczorowskim, pasjonatem, można powiedzieć gigantycznym pasjonatem historii szczególnie II wojny światowej. I to pozwoliło nam teraz, tak naprawdę dzisiaj, można powiedzieć, cieszyć się tym, że możemy uczcić to wydarzenie smutne na kanwach naszej historii Polski, ale myślę, że bardzo potrzebne do odnotowania i do tego, żeby pokazywać przyszłym pokoleniom to w ten sposób, oddając im szacunek. Dzień dobry, witam. Chciałbym się dowiedzieć, co Państwo dzisiaj będą tu robić. A będziemy rekonstruowali pierwsze dni Powstania Warszawskiego przy użyciu tutaj naszych lokalnych budynków prabuckich i chcemy oddać cześć właśnie ludziom, którzy, że tak powiem, oddali za nas życie, którzy poświęcili się. Jakie będzie Wasze zadanie w dzisiejszej inscenizacji Powstania Warszawskiego? Ja jestem generalnie cywilką i będę przechodniem, ale będę też w łapance przez Niemców zabrana i rozstrzeliwana. Pierwsza taka wasza inscenizacja, czy już jesteście zawodowcami? Nie, pierwsza. A wy jaką rolę? Ja będę pisała na maszynie i przekazywała ważne dokumenty. Kolega? Ja też tutaj, podobnie jak koleżanka, będę na ulicy odgrywał cywila zamiatającego. No i podobnie jak ona będziemy uczestniczyć w łapance, no i mam nadzieję, że jakoś to nam się uda dobrze. Teraz trochę podsłuchujemy, co się dzieje. Witam cię, Kamilu. Chciałbym, żebyś powiedział dzisiaj, co się dzieje i jak to do tej pory ci się udaje spiąć. Generalnie sama
idea rekonstrukcji Powstania Warszawskiego zrzesza tak wiele ludzi. Mamy tutaj pana pirotechnika Pawła Gajewskiego, który w zasadzie jest najważniejszą osobą na całej rekonstrukcji. Razem z żoną przyjechali. Pan Paweł, tanie fajerwerki w internecie możecie sobie znaleźć, ale fantastyczna sprawa, bo wyobraźcie sobie, że demony ognia, które reprezentuje pan Paweł, robi w zasadzie największe rekonstrukcje w kraju. Dzięki panu Pawłowi tutaj w ogóle jesteśmy, bo pan Paweł i przywiózł ten i znosi nasze tutaj problemy, które są, a problemów jest dużo. I te wszystkie, czy pojazd, który też ze sobą przywiózł, czy broń i amunicja, wszystko to jest bezpieczne, to jest licencjonowany pirotechnik. Może pan Paweł... Warto powiedzieć o Goliacie. W rekonstrukcji wystąpi Goliat. To jest niemiecka mina samobieżna, która nie zdradzę, co tutaj zrobi, ale wszyscy się domyślają, co zrobi. Myślę, że będzie to dość efektowne.